elegancko. No kurde, serio się zbagował. Ja pierdzielę, no. Ale mnie to drażni, nie? Uroki starych gier. Zawsze się coś zbagować musi. Znaczy dobra, w nowych grach też. Już nie przesadzajmy, ale no. Uroki starych gier. Tyle dobrze, że zrobiliśmy tutaj 100% pod tym względem, ale kurde, brakuje nam jeszcze tego. Kuźwa, no czemu? Dobra, wiecie co? Będę musiał, kurde, stracić, poświęcić swoje życie, nie? Nie widzę innej opcji, bo nie mam zamiaru od początku przechodzić tego poziomu. Nie ma takiej opcji w moim telefonie. No nie, no nie chcę reagować. Kurde, no. Ech. Da się tu jakoś, nie wiem, zeskoczyć, żeby se krzywdę zrobić, cokolwiek. Jest tu jakaś lawa? Spłońmy w lawie. Patrzcie, jak na złość nie ma niczego, co mogłoby mi zrobić kuku... A, jest, jest, dawaj. Zrób mi kuku na muniu. Kuku na muniu. Dawaj, dawaj. W tobie nadzieja. Stoję w miejscu, czekam. Stoję w miejscu, halo. Aha. Co za debil, kurwa. Nawet nie potrafi mnie zabić. Ja pierdolę. Z kim ja współpracuję? Dobra, wypierdalam stąd. Zaraz wrócimy do tego poziomu. Ojej, jak mi przykro. Śmiesznie. Dobra, mamy tutaj już ostatniego. To nie jest raczej ten, co mi się zbagował, ale jednak mamy go. Ta, chodź tutaj, chodź, nie baguj się. Błagam ciebie, błagam. Nie baguj się. Yes! Spyro, here's a little something. You know, for the effort. Dziękuję. Zabieram. Rekwiruję. There are two more cowlicks out there somewhere, but I haven't seen them in days. Dobra, musimy jeszcze dwa znaleźć teraz. Dobra, mam nadzieję, że te dwa się nigdzie nie zbagują. Ja się tak zastanawiam, gdzie one mogą być, ale już chyba wiem, gdzie one są. I chyba za dobrze myślę, gdzie one mogą być. Więc sobie przygotuję od razu power up, żeby mieć go przy sobie. Tak, w razie co? No, dokładnie, tutaj są, więc... to jest bardzo żmudne w tym momencie. Żmudna rzecz do roboty, więc... Skoro jest to takie żmudne zajęcie, to... Może porozmawiamy o jakichś takich innych rzeczach. Więc jutro 20 lipca, moi drodzy. Niedługo koniec pierwszego miesiąca wakacji, jak się z tym czujecie? Co zdążyliście zrobić przez ten okres wakacyjny? Bo ja poza pracą to nic. Praca, praca i jeszcze raz praca. Bo trzeba jakoś na chleb zarabiać, jakkolwiek by to nie brzmiało. Współpracuj ze mną, dziękuję. No i sobie chyba jutro tego Need for Speeda nagram dalej. Tak mi się wydaje. Bo teraz trochę się opuściłem z Need for Speedem. Trzeba będzie w ogóle jeszcze te odcinki powrzucać, bo mam naprawdę ładny zapas nagrany.
I w międzyczasie, jak zacząłem Spyro 2, no to warto byłoby też w tym samym czasie Spyro 1 zacząć. I ewentualnie tam Need for Speed Underground 2, więc trochę serii naraz sobie zaczniemy. Ale wszystkie skończymy, już wy się o to nie martwcie. Bo Undergrounda 2 i 1 nie robimy na 100%. Tak więc tyle dobrze. Tyle naprawdę dobrze, bo tam się nawet chyba nie opłaca robić 100%. Z tego co wiem, zakończenie jest jedno i to samo. Zresztą tak samo jest w Carbonie i Most Wantedzie, ale... jednak masz tą większą satysfakcję, jak robisz w Carbonie czy Most Wantedzie to 100%, nie? A w Carbonie to ty... znaczy Boże, w Carbonie. W Undergroundzie 2 czy 1 to tylko tam są wyścigi w sumie. Do ogarnięcia. Tam nie ma żadnych innych specjalnych rzeczy, tak jak to w Most Wantedzie czy w Carbonie są, więc... no wiecie o co chodzi, nie? I w taki oto sposób przegadałem całą tę misję. Yeah! Dziękuję, dziękuję, jestem najlepszy, zdaję sobie z tego sprawę. Zephyr jest teraz zrobiony w 100%. Yay! I możemy teraz uciekać z powrotem. Okej, jesteśmy już w hubie. Czego nam tam do szczęścia brakuje? Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery poziomy zrobione na 100%. Czyli tak naprawdę cztery poziomy żeśmy zrobili na 100%. Czyli teoretycznie powiedzmy połowę żeśmy zrobili. Powiedzmy. Połowę drugiego świata żeśmy zrobili. To jest dobre, skończyliśmy dzisiaj tak naprawdę pierwszy świat. Przeszliśmy pierwszego bossa. I jeszcze połowę drugiego świata. Zaczęliśmy drugi świat i połowę drugiego świata mamy już za sobą. Super, fajnie, naprawdę. Jest progres. Można byłoby zrobić jeszcze ten Scorch. I po Scorchu myślę, że na dzisiaj sobie skończymy Spyro 2. Znaczy skończymy. A może zrobimy dzisiaj cały drugi świat jeszcze. Wtedy zostanie nam tylko już trzeci, tak więc tak naprawdę już bardzo malutko nam zostaje. No bo my mamy już ponad połowę gry za sobą. Serio, Spyro 2 nie jest jakoś wybitnie długą grą. Naprawdę, jeżeli ktoś... spodziewał się jakichś tutaj oklasków, no to... tutaj byłem. Gdzie jest ten Scorch? A, tu jest Scorch. Widzicie, minąłem ten poziom. Ja pierdzielę. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że on był tam, gdzie jest Shady Oasis. Oasis, kurde. Oryginalnie poziom ten miał nazywać się Scorch Oasis. Choć w demie gry poziom ten miał jeszcze inną nazwę, mianowicie Scorch Domes. Ze skasowanego dialogu Elory możemy dowiedzieć się, iż Handel oraz Greta zostali wysłani przez hipopotamy z Shady Oasis, aby dowiedzieć się, czy armia ma w planach podbój krainy hipopotamów, czyli poziomu Shady Oasis. Fabuła tego jest taka, że musimy uratować dzieciaki. Ponieważ tutaj są bardzo brzydcy Riptokowie, którzy uprzykrzają życie tym młodym dzieciakom. Za dzieciaka lubiłem ten poziom i w sumie nadal lubię go teraz. Z tą różnicą, że wolę go zawsze robić na początku, bo w sumie to jest ten akurat typ poziomu, gdzie... w sumie to jest taki w miarę szybki poziom, więc nie rozumiem dlaczego... nie, nawet nie wiem co ja chciałem tutaj powiedzieć, tak więc zignorujcie to. Hello Spyro, my brother Handel and I have been sent here to blow up this castle. But Handel got caught by these evil soldiers and I'm stuck out here. Tak, twój brat Handel został schwytany przez złych żołnierzy, musimy go uratować. If you can open the doors that block the way, I can find Handel and we can complete our super secret spy mission. Okej, super fajna tajna misja. Kumam o co chodzi. Czaję Bazeusza.
Lecimy z koksem, proszę państwa, panie i panowie. Możecie dać znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym poziomie, czy dla was jest on jakoś super nostalgiczny. Jakie macie zdanie na temat tego poziomu, jakieś wspomnienia, cokolwiek. Z miłą chęcią będę czytał sekcję komentarzy. O, i tutaj nie powinienem się dostać, a się dostałem, widzicie? Jaki burżuj ze mnie. No i subcio, elegancko, mamy to ogarnięte. O, i misja Huntera, to jest jedna z tych moich ulubionych. Ale zobaczycie dlaczego. Monkeys have escaped from the Avalar Zoo, and I've been sent here to catch them. But they keep throwing coconuts at me, and it hurts. Can you help me out? Więc fabuła tej misji Huntera jest taka, bądź po prostu w dużym skrócie, na czym ta misja polega. Małpy spierniczyły z zoo z Avalaru i trzeba je złapać, bo będą rzucały kokosami w przechodniów, a do tego nie może dojść. Great. Just charge the tree before I get hit. I'll be able to catch the monkeys as they fall. Follow me. Przechodniów mam na myśli ludzi, którzy tutaj przejdą, a nie tam w Avalar, bo no, na logikę tych małp tam nie ma. One są tutaj. I te misje, kurcze pieczone, robiłem kilka razy, pamiętam doskonale, ponieważ miałem z nią delikatny problem. Hunter w łeb nie może dostać, moi drodzy. Ale natomiast ja już mogę dostać! Super. Your help, Spyro. Please take this. One of the monkeys had it. Ta małpa trzymała, kurde, orb. Nieźle. To niezła małpa. Nawet nie wiedziała co to. Pewnie myślała, że to jakiś jest owoc i chciała, kurde, ugryźć tego orba. No i potem, gdyby taka małpa ugryzła orba, no to przynajmniej by zęby straciła i by już nie cwaniakowała, kurde. Małpiszon jeden, kurde, bananowiec. Byś spróbował mnie ze strzelby pocisnąć, to byś, kurde, zrobił to pierwszy i ostatni raz w swoim życiu. Więc radzę się zastanowić, do kogo ty broń wyciągasz, kurde, jełopie. Muzyka.
29 żyć, super! Ciekawe, ile będziemy mieli tutaj maksymalnie zdobytych. Obstawiam, że może przy dobrych wiatrach będziemy mieli te... Nie wiem. 40 coś? Może do 50... Do 50 dobijemy? Jak będziemy mieli 50, to to będzie dobry wynik, naprawdę. To będzie wręcz elegancki wynik. Ale oni podskakują, ale oni są śmieszni. Śmieszni wy jesteście, kurde. Dobra, można podchodzić do Grety. Gwety. You make a great secret agent. Now Handel and I can complete our mission. By the way, you can have this talisman. I stole it when the soldiers weren't looking. To nie jest z nas super agent, kurde. Ej, ale ten skarabeusz ładnie wygląda. To jest bardzo ładny talizman. To trzeba przyznać. I mamy Handla. Siema, Handel. What's up, man? Albo what's up, kid? Hey, Spyro, we need those flags to prove our secret mission was successful. But the flag keeper keeps stealing them. If you could knock the flag keeper down, you could bring the flags back. Ta, on chce, żebyś... My secret decoder ring says that this power-up thing should help you. Ta, niby to jest najtrudniejsze miejsce, ale tam... Gówno, prawda. Generalnie Handel chce, żebyśmy zestrzelili gościa, który kradnie flagi i... Szczerze powiedziawszy, mogę przyznać, że za dzieciaka była to dosyć... trudna misja. To mogę przyznać w tym momencie. Natomiast to... było za dzieciaka. Teraz to jest pikuś. O, i mamy wszystkie klejnoty ogarnięte, tak więc teraz, moi drodzy, raz jeszcze bierzemy to, co nasze i strzelamy do tego gnojka, bo ja wiem, gdzie ten gnojek jest. 30 żyć, super! Tu jest, patrzcie na to. So, you want that flag, eh, Dragon? Well, two can play at this bombing game. Let's go. Jezu, z niego brzuchomówca, bombo. Bombo, kurde, to nie jest bombo. Dobra, musimy uważać na te kulki. Oczywiście będziemy go tak tego unikać, żeby nie zostać trafionym. Dobra, pal gumę, pal wroty. Great, but there are still two flags out there. Ta, jeszcze dwie flagi zostały, spoko. Druga flaga będzie tutaj. Skąd wiem? Bo wiem.
after my flags, dragon? Tak, gonimy cię. Ta, będziesz dojechany, kurde, śmieciu. Kurwa. W końcu się udało. You're so close, Spyro. Just one more flag. Tak, jeszcze jedna flaga została. Jakaś kurde klątwa mnie dopadła, jeżeli chodzi o tę misję. Dobra, poleciliśmy ze skrótem. I teraz let's go. You won't get my last flag so easily, purple beast. Super, udało się. Great job, Agent Spyro. How can we repay you for your efforts? How about this orb that I found in the sand? Jest w ogóle śmieszne, bo Handel i Greta... znaczy Handel potrafi wymówić imię Spyro, ale Greta natomiast nie potrafi. Bo mówi zamiast Spyro to Spyro. I super. Scorch zrobiony na 100%. Yes! Good, good. Co tu się będzie działo teraz? Masakra, ale czerwone oczyska się tam zrobiły. Ja pierniczę. Dobra. Jak wygląda nasz stan? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostają nam cztery poziomy. A, to żeśmy zrobili dzisiaj te kurde, które wolałem sobie teoretycznie na później zostawić, ale wolałem je teraz zrobić. W ogóle ile mamy procent gry? A, bo dobra, w sumie. A może, nie wiem, zerknijmy w sumie. Ile mamy procent gry? Skoro tak już zapisałem, skoro już tutaj mamy to wszystko ogarnięte, to warto byłoby zobaczyć, ile mamy procent gry na dzień dzisiejszy. Prawie 60%. No to kurde, my mamy już ponad połowę gry za sobą. A idź ty kurde. Ładnie idzie, powiem wam szczerze. Naprawdę bardzo ładnie idzie. Jestem z siebie bardzo dumny. Oby tak dalej.